Cześć wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z zupełnie nowym filmem, ale myślę adekwatnym, może pomocnym do sytuacji, która właśnie teraz jest. Jak możecie sami zauważyć, pogoda tutaj jest beznadziejna. Dzisiaj jest mgła, jest w ogóle jakieś tak szaro, smutno. Chyba będzie padał deszcz. Dzisiaj nie sądzę, ale może jutro. Teraz, żeby już nie przedłużać, bo zakupów jest naprawdę bardzo dużo, zabiorę Was do kuchni, gdzie wyłożyłam zakupy, które zrobiłam przed chwilą. Nie są to wszystkie zakupy. Te zrobiłam dzisiaj, ale już w zeszłym tygodniu zrobiłam lekkie zapasy, no i na pewno dziś mój mąż po pracy skoczy jeszcze kupić ostatnie rzeczy, których mi brakuje, bo wczoraj Conte ogłosił, że całe Włochy są w czerwonej strefie, zamykane są bary, zamykane są restauracje, zamykanych jest dużo miejsc, dlatego lepiej się zabezpieczyć, kupić więcej rzeczy do domu. Wiem, że w Polsce też już teraz zaczyna panować troszeczkę panika, powiedzmy, więc polecam Wam zrobić takie większe zakupy rzeczy, które Wam starczą na dłużej, rzeczy, które się nie zepsują. Kilka rzeczy takich, które są zawsze dobre, gotowe w bardzo szybkim czasie, bo nigdy nie wiadomo. No i co? Nie wiem, czy zrobiłam zakupy dobre. To są zakupy rzeczy, które my jemy i które według mnie nam pasują. Po to, by teraz jak najmniej wychodzić, tym bardziej, że z jednej rodziny może wychodzić tylko jedna osoba właśnie na zakupy, na takie bardzo ważne rzeczy. Tym bardziej, że teraz może wychodzić na zakupy tylko jedna osoba. Jedna osoba jedzie na zakupy, nie cała rodzina, więc wiadomo, zrobiłam te zakupy takie większe, żeby nie jechać, bo mi zabrakło oleju, czy mi zabrakło soli. Zaopatrzyłam się więcej sztuk z każdej rzeczy, która jest taka bardzo potrzebna codziennie. No i nic, lecimy, żeby Wam pokazać co i jak. Dodam, że byłam w sklepie spożywczym i byłam w warzywniaku, w sklepie mięsnym. Niektóre rzeczy musiałam natychmiast włożyć do zamrażarki, więc te Wam tylko wspomnę. A tutaj wyłożyłam rzeczy takie, które mogę na spokojnie wyłożyć. Zacznijmy od tego, że byłam kupić warzywa i kupiłam bardzo dużo ziemniaków, taką dużą skrzynkę. Kupiłam buraki, dużo marchewki, cebuli, czosnku, rzeczy też, których używam. Tu mam gdzieś seler też, o. Mam też seler, bo my bardzo często pijemy właśnie soki, zdrowe soki, o których wiecie, takie centrifuga wyciskane. Mamy tutaj marcheweczkę jeszcze dodatkową, mamy pomarańcze, które daję zawsze dzieciom z marchewką. Tutaj też mamy pomarańcze, banany na przekąskę dla dzieci. A, i dużo cytryn, bo tak jak Wam wciąż powtarzam, to jest druga paczka, bo mamy dwie. W tym okresie bardzo ważne jest picie soków z dużą ilością witaminy C, także bardzo pamiętajcie o tym. Kupiłam też, jak już tu jesteśmy, bo nie wiedziałam, gdzie to wszystko wyłożyć, Piadinę. To jest to akurat z Mulino Bianco, są różne firmy, ale te też są bardzo dobre, bo są takie mięciutkie i dzieci je lubią. I tutaj możemy je przyrządzić w naprawdę różny sposób. Z prosciutto, z majonezem, z sałatą, tylko z warzywami grillowanymi. Naprawdę i tutaj te składniki też są ok. Ja ogólnie bardzo lubię, to jest takie szybkie danie. Jak nie wiecie, co przygotować, to jest fajne rozwiązanie. Oczywiście zgrzewka mojego mleka bez laktozy. Tak naprawdę kupiłam dwie, wyciągnęłam tutaj tylko jedną, żeby Wam pokazać. Ja mleka używam tylko do cappuccino, albo jak robię pancake moim dzieciom, które bardzo, bardzo lubią, jak zresztą wiecie, bo często Wam wstawiam na Instagram. Kupiliśmy pan di stelle, to dzieci lubią, bo moje dzieci też chcą cappuccino rano, takie ubijane mleczko i właśnie sobie jedzą te ciasteczki. Ja pokazywałam Wam to opakowanie na Instagramie, że kiedy zakupywało się trzy opakowania czegokolwiek z pan di stelle, to dostawało się właśnie taką puszkę gratis. Bardzo fajna na przetrzymywanie, przechowywanie ciastek, także ok. Bardzo polecam włoską polentę i tutaj wyciągnęłam tą, co już mam, bo tym razem nie kupywałam, bo ta starczy mi na bardzo długo i nie ma też co otwierać jej i żeby ona stała długo, bo później się robalki robią w środku, także uwaga z przechowywaniem. I tu mamy taką zwyczajną farina di mais, a tutaj mamy tą senza glutine, taka bardziej rustika ona jest, też bardzo, bardzo lubię. Moje dzieci bardzo lubią
Tortellini, i tutaj nie zjedzcie mnie, ja ich nie robię sama w domu, rzadko kiedy w każdym bądź razie. Te są akurat z mięsem i można je przygotować tylko tak, że gotujemy je z serem i olejem, jak i można wrzucić je do rosołku i są po prostu pyszne. Tutaj mam zestaw jajek i tutaj ja jajeczka jem tylko od mojej teściowej. Na szczęście mamy kurki. Moja teściowa ma kurki, więc dała mi duży, spory zapas jajek. Właśnie jej takich dobrych jajeczek ja dzieciom robię właśnie. I ja im robię właśnie pancake albo jajecznicę. No, co prawda jajecznice lubią mniej. Lubię im sadzone jajko. No, wiadomo, jajko zawsze jest dobre do wszystkiego, nawet zrobić ciasto. Zrobiłam sobie też spory zapas kawy, dlatego że ja nie mogę rano wstać bez kawy, także była w promocji Lavazza. Crema e gusto, classico, także kupiłam tu. Ostatnio mi została jeszcze ta Kimbo Aroma Italiana i oczywiście jedną puszeczkę mojej ulubionej kawy, Caffè Vergnano, polecam, bo jest świetna. Ale rzadko ją możemy dostać w promocji i za mniejszą puszeczkę niż to zapłacimy 5 euro, także nie jest tania. Bardzo lubi mój mąż i moje dzieci, tak żeby przekąsić w ciągu dnia, suszone śliwki i te akurat są naprawdę dobre. Także polecam ten rodzaj. Dwa oleje, tu akurat w promocji był ten z Bioesselunga, polecam też ten. Często Wam o nim mówię, Conte Spagnoli, naprawdę bardzo dobry olej. Kupiliśmy dość dużo ryżu, bo my jemy często albo ryż biały z warzywami, albo risotto na różne sposoby. Zresztą wstawiam Wam czasem przepisy. I ten Bio z Esselungi jest naprawdę godny polecenia. Kupiliśmy przedłużo makaronu. Tutaj pokażę Wam tylko kilka opakowań, a później pokażę Wam w półce, ile ich mam. No chyba będzie z 10 kilo jak nic, no może więcej. Przeróżne rodzaje makaronów, no bo my lubimy makaron z serem, tylko makaron ze śmietaną, z prosciutto, z groszkiem. Tak jak w Polsce robi się różne zupy, tak we Włoszech makaron z wszystkim można zjeść. Pyszny jest też na przykład carbonara z pancettą i z jajkiem. Polecam. Mój syn bardzo lubi te. I to są takie małe cebulki, uwielbia je przekąsić co jakiś czas, więc to mu daje. Tutaj kupiliśmy taki bio miód, duży format, zobaczcie, bo u nas miód schodzi jak woda. My codziennie wieczorem pijemy ziołowe herbatki, zresztą pokazuję Wam je czasem, jak je robię. Kupuję je w takiej biofattorii i to są naprawdę bardzo zdrowe herbatki i dodajemy do tego miód i jest pychotka. Oczywiście, dobra, niezdrowe, coś niezdrowego, pan Distele dla moich dzieci, ten krem, no, boski jest niezdrowy, ale uwierzcie mi, jest pycha. Mój mąż bardzo lubi te fiocchi d'avena delicati, on sobie tam przygotowuje taką papkę, ja tego nie lubię, nie umiem nawet na to patrzeć, ale jest to bardzo, bardzo zdrowe, daje dużo energii, no i ogólnie jest dobre na żołądek, na wszystko. Troszkę serów nabiału z Acadi. Ja wybieram to ze względu na to, że to, mogę to zmieszać z czymś i zrobić fajny makaron. Dodaje mi to takiej konsystencji. I tutaj mamy tą bez laktozy. Zrobiłam zapas mojemu synowi, znowu coś niezdrowego. Jak oglądamy teraz maratony filmowe, robimy to on uwielbia popcorn. I ten jest naprawdę fajny, bo robimy go w 3-4 minuty w mikroweli i wychodzi naprawdę bardzo dobry. Kupiliśmy tak na zapas. Ja zawsze kupuję chleb. Tutaj w piekarni u nas w Kluzane, ale nie wiem, czy będzie dostępny ciągle, bo tak co chwilę zamykają coś i wolałam się zaopatrzyć w takie paczki właśnie chleba już tostowego takiego, który może przetrzymać 2-3 tygodnie w półce. Ogólnie nie wybieram takiego chleba nigdy, bo wiem, że on ma bardzo dużo cukru w środku. Ten akurat jest nawet całkiem dobry skład ma, ale ogólnie wolę świeży chleb kupić w piekarni. No, ale może go zabraknąć, więc chciałam się zaopatrzyć. Zrobię dzieciom jakieś tosty czy coś. A, to później Wam pokażę. Tu, jeśli chodzi o makaron, jeszcze wrócę. Polecam tą firmę Rummo, polecam tą Voiello i polecam Dececo. To wiecie, że to są trzy firmy, które najbardziej polecam. To są najlepsze makarony. Brązowy cukier na zapas. Lubię też do gotowania. To jest boczek i mamy i ten wędzony, i ten słodki. Oczywiście oliwki, tak żeby coś przekąsić czasem, albo też do makaronu, do jakiegoś przepisu. Tutaj mam w puszkach niektóre rzeczy, które my jemy, czyli fasole, mamy sos pomidorowy i ten z Esulungi Bio Polpa di Pomodoro jest bardzo dobry, fajnie można z tego zrobić sos z ragu. No, naprawdę używam tego do wielu, wielu przepisów. I tu, jeśli już jesteśmy, to mam też tuńczyk.
tylko w oleju ten Equilibrio. Ja bardzo często kupuję rzeczy właśnie z tej serii Equilibrio, bo naprawdę są to rzeczy takie sprawdzane, lepszej jakości, zdrowsze. Także polecam tą serię Esselunga Mamy tutaj Equilibrio. też. Fasolę i mamy tutaj też jeszcze jeden tuńczyk. No to ogólnie używam takich rzeczy do jakiejś zupy, do jakiejś sałatki. No wiele, wiadomo, że w puszce rzeczy zawsze się przydadzą. Kupiłam też dużo rzeczy właśnie mrożonych tego typu, szpinak, Szpinak. mrożoną pizzę, kupiłam groszek mrożony i takie warzywa mrożone do zup. Ogólnie mam to wszystko w zamrażarce, nie będę tego wyciągać, bo film i tak będzie wyjdzie długi. Tu polecam też tą Valfrutta Bio, tu akurat mamy lentikie, bardzo dobre. A, nie mogło zabraknąć u nas sera, niestety teraz Mercato są zamknięte, więc nie mogę kupować sera, który kupuję ogólnie lepszy, troszkę w lepszej cenie. Kupiłam ten w Esselunga i tu jest akurat Parmigiano Reggiano, to jest 24 miesiące tylko. Ja zazwyczaj kupuję ten ponad 30 miesięcy. Czekajcie, sprawdzimy. 24 miesiące, tak. I tutaj macie ceny. Nie wiem, jak w Polsce to wygląda, ale za kilo tutaj płacimy 11 euro. Na Mercato wychodzi troszeczkę taniej, bo taka cena jest za 30-miesięczny. Także opłacałoby się bardziej, no ale teraz nie ma, bo są odwołane. Kupiłam kilka kilo mąki, bo kiedyś, kiedy miałam czas, robiłam często ciasta, robiłam pizzę w domu, robiłam chleb. Teraz byłam zabiegana i nie miałam czasu, a może ta cała sytuacja spowoduje, że znowu zacznę robić chleb, pizzę i różne wypieki w domu. Polecam też te dżemy Bio Esselunga. Ten akurat jest z malin. Bardzo lubię. Mozzarelle ja uwielbiam. Może to być jako gotowe danie, tylko z chlebem i z pomidorkami. Tutaj mamy tą z bufala, bo mozzarella di bufala prawdziwa, nie ma laktozy, także polecam. Mimo, że nie jest sezon, kupiłam kilka cukinii. To są te cukinie bio akurat. No, nie zjedzcie mnie. Ogólnie nie kupuję niesezonowych warzyw i owoców, ale tym razem kupiłam. Czasem, żeby coś tak urozmaicić. Kupiłam też te orecchiette, to jest świeży makaron, bardzo lubię dzieciom przygotować. Kupiłam też kalafior, cime di rapa, właśnie żeby to z tym przygotować. Polecam. Ma zupełnie inny smak ten makaron od takiego normalnego, także fajne rozwiązanie też, żeby coś urozmaicić. Byłam też w Lidlu tak na szybko. Powiem Wam, że Lidl tutaj koło nas, podejrzewam, że i w Polsce, robi takie tygodnie, na przykład tydzień chiński, tydzień amerykański i dostałam kilka rzeczy. Bardzo polecam te Vitasia i to są orzeszki bardzo, bardzo pikantne z wasabi, także polecam do piwka czy do winka, no pycha, ale tak mordę krzywi, że szok. Jeśli lubicie takie pikantne rzeczy, chrupiące, to polecam, bo jest naprawdę bardzo, bardzo dobre i był tydzień amerykański, moje dzieci uwielbiają. I tu mamy te kiełbaski do hot dogów. Pyszne ogóreczki i do kanapki można dać. No nie jest to na pewno zdrowy zestaw, ale uwierzcie mi, bomba, pycha. Jak tak dzieci czasem chcą jakąś merendę niezbyt zdrową, to im daję takiego hot doga i jest pychotka. Tutaj pokażę Wam jeszcze, nigdy u mnie w domu nie brakuje filetti di alici. To jest taka rybka, którą możemy wrzucić na patelnię z warzywami i wychodzi to naprawdę bardzo, bardzo dobre. Dodaje smaku. Także polecam też to. Przeszłam tutaj do miejsca, gdzie trzymam makaron. Tu zobaczcie, mamy tutaj z tyłu powciskany makaron. No niezbyt może to jest dobrze poukładane, ale mam tak strasznie dużo teraz tego makaronu, że nie bardzo mi się to mieści. Wszystko ryżu, makaronu, także to jest nasz zapas. Mamy też zapas wina. U nas wina też nigdy nie brakuje. My sobie lubimy wypić lampkę dobrego wina do kolacji, czy nawet do obiadu czerwonego wina. Także używam też czasem brandy albo whisky do robienia krewetek, które też kupiłam mrożonych. No i ogólnie to też były nasze zakupy. Tego nie może zabraknąć. To tyle, kochani. Tak wyglądają moje zakupy. Jak możecie sami zauważyć, jest ich dość troszkę. No ale przynajmniej nie muszę teraz codziennie latać, kupywać. Myślę, że mi starczy. Nie pokazywałam Wam też cukru podwójnego, soli podwójnej. No takich rzeczy kupiłam troszeczkę więcej, zaopatrzyłam się, bo przynajmniej teraz sobie w domu możemy posiedzieć. Byłam też w mięsnym sklepie, kupiłam troszeczkę mięsa na jakąś zupę, żeby zrobić wywar, czy kurczaka, żeby zrobić im później kotlety. No takie rzeczy, które dzieci lubią.
żeby mieć lekki zapas. Także Wam też tego polecam. Wysyłacie mi bardzo dużo zdjęć, jak to teraz wygląda w Polsce. Nie wpadajcie w panikę. Zróbcie sobie lekkie zapasy takich rzeczy, które możecie przetwarzać, które możecie robić, które będą Wam stały troszeczkę dłużej. No i tyle. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Ja Was pozdrawiam. Trzymajcie się zdrowo i cieplutko. I widzimy się w kolejnym filmie. Cześć Wam, kochani.